Kolejna sprawa, proszę Państwa, to są zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Kraków oraz tymczasowej powierzchni. To, że jest uchwała szczegółowa, bardzo proszę Panią Dyrektor o przedstawienie uchwały. To jest druk numer 876. Jeszcze, przepraszam, technicznie to są trzy uchwały, jeszcze jedna mieszkaniowe. Potem wracamy do głosowania spraw zaległych, które były zawieszone ze względu na wprowadzenie do drugiego czytania i na to będziemy kończyć dzisiejszą sesję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Druk numer 876 dotyczy uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Taka nazwa ze względu na zmianę ustawy o ochronie konserwatorów i obowiązek ochrony zasobów pomieszczeń wskazanych na gminy. Obecnie obowiązuje uchwała, która została podjęta w ustawie miasta Krakowa 24 października 2007 roku. Jest to uchwała 288 przez 2007 Rady Miasta Krakowa. Mają przyjmowaną Państwu Pana Radnego Ziemę. Mogę prosić. Dziękuję. Świnka się pytanie. Dobrze, Pan określenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest wymogiem ustawowym i jest to zgodnie z artykułem 21 ust. 1.2 ustawy o ochronie konserwatora podniesienia w zasobie gminy o zmianie kodeksu cywilnego należy do kompetencji Rady Gminy. Zgodnie z zapisami tego artykułu zasady wynajmowania powinny określać w szczególności wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcy moich utraty. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany między najemcami lokali wynajmujących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach. Dodatkowo należy wskazać tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierane na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób podania ich w skład kontroli społecznej. Zasady postępowania w stosunku do osób, które zostały w lokalu opuszczone przez najemcę lub lokalu, którego najem nie wstąpiło później z najemcy, a także kryteria oddawania najem lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 metrów kwadratowych. Mniejszy projekt uchwały został przygotowany w wyniku pracy zespołu powołanego przez pana prezydenta zarządem 12 kwietnia 2010 roku. Zespół pracował w latach 2010-2011. W efekcie przedstawiono Państwu w maju projekt, który następnie został wysłany do skonsultowania podczas prac rządowego stołu mieszkaniowego. Jeżeli chodzi o zmiany, ja przedstawię takie zmiany najważniejsze, ponieważ tych zmian jest dużo. Wszystkie zostały wyszczególnione w Państwu, takie informacje, którą Wydział Mieszkalnictwo przesłał do wszystkich Państw radnych. Natomiast najważniejsze zmiany, jeżeli chodzi o efekt konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach okrągłego stołu, to dodano zasadę, iż wyższe kryterium dochodowe obowiązuje również w stosunku do osób otrzymujących 3-letnie wypowiedzenie, że dotyczy to tak zwanego programu pomocy lokatorom. Dodanie możliwości starania się o mieszkanie gminne przez osoby, które otrzymały wypowiedzenie czynszowe, a zamieszkują w lokalu stanowiących własność osób prawnych stworzono tym samym i osób fizycznych, stworzono tym samym nową kategorię listy mieszkaniowych. Dodatkowo wprowadzono zasady dotyczące oceny możliwości rozwiązywania się z należności czynszowej przed wykonaniem tego wypowiedzenia. Wprowadzono również pojęcie lokalu równoległego w wyniku obrad okrągłego stołu, w wyniku
zdeterminowano wymóg osiągania niskich dochodów. W przypadku starania się o zamianę lokalu na inny lokal lub pożerny, jak również zmieniono termin, do którego złożone wnioski będą brane pod uwagę przy weryfikacji, która ma z kolei na celu sporo wynajęć mieszkaniowych. Dotychczas była to data 30 września, obecnie jest to 30 kwietnia i listy mają powstać w założeniach w tym właśnie roku, do którego te wnioski mogą być składane. Dodatkowo jeszcze wskazane zostały tutaj są zmiany wynikające z przepisów prawa, które do przyjęcia obowiązuje oraz orzeczeń sądowych, a mianowicie dodano zapisy dotyczące tworzenia zasobów tymczasowych pomieszczeń. Wprowadzono zasadę, iż w przypadku wydania odrębnych wyroków w stosunku do osób zamieszkujących w tym samym lokalu, realizacja wyroku następuje poprzez wskazanie jednego wspólnego lokalu socjalnego z wyjątkiem sytuacji występowania potwierdzonej przemocy w rodzinie. Dodano możliwość przyznania dwóch odrębnych lokali w celu realizacji jednego wyroku egzekucyjnego. Wyeliminowano zasadę, iż ze względów społecznych nie mogą starać się osoby posiadające zaburzenie w zasadzie gminy oraz eksplikowane za naruszanie zasad współżycia społecznego, to był tutaj wyrok sądu administracyjnego. Wykreślono zapisy dotyczące trybu szczególnego z uwagi na ważność zmiany społeczne oraz szczególne zasady dla tych obywateli, różne się wyrok sądu administracyjnego. W zakresie wstępnej weryfikacji wniosku wykreślono zasadę, która stwierdzała, że osoby wnioskujące o pomoc mieszkaniową powinny udokumentować posiadanie 5-letniego centrum życiowego, jak również osoby posiadające zaburzenie lokalu, które nie mogą zostawać się o pomoc mieszkaniową. Wnioski o stosowanie w innej gminie są tam przekazywane. Wprowadzono również zasadę, zgodnie z którą osoby, które posiadają zaburzenie w gminie i lub nie posiadają 5-letniego centrum życiowego na terenie gminy, otrzymują punkty ujemne przy weryfikacji danego wniosku. Wykreślono również zapisy, które dotyczą wyrażania zgody na pobranie lub bezpłatne używanie lokalu z uchwały z uwagi na to, że jest to kompetencja prezydenta miasta Krakowa. Zmiany z kolei wynikające z obserwacji tutaj praktycznego stosowania dotychczasowych przepisów. Rozszerzono kryterium dochodowe, które obowiązuje w ramach programu pomocy lokatorom na wszystkie osoby, które posiadają wspólne potrzeby mieszkaniowe. Zgodnie z tą zasadą obecnie w tym programie będą mogły startować osoby, które są bezdomne, mają mieszkania w mieszkaniach pod dużym zagęszczeniem, z wychowaną kobietą i dziecka, mieszkają w lokalach, w zasadzie warunkach niemieszkalnych. Te osoby będą mogły startować w ramach programu pomocy lokatorom z ramach wyższego tutaj kryterium dochodowego niż dotychczas brane pod uwagę. Ustalono prawie dochodowe uprawniające do starania się o obniżkę czynszu w tej właśnie uchwale. To jest przeniesienie z uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkania z zasobą gminy i równocześnie podwyższono te progi w stosunku do obowiązujących obecnie. Co jeszcze? Rozszerzono zakres podmiotowy, o wszystkie osoby posiadające niepełnosprawne potrzeby mieszkaniowe. Dopuszczono odmowę przedłużenia umowy najmu z uwagi na zwykłą ilość osób zamieszkujących w danym lokalu wraz oczywiście ze wskazaniem mniejszego lokalu. To jest celem racjonalizacji zagospodarowania zasobu. Dopuszczono również możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres 8 lat, nie tylko do 3, dotyczy to gospodarstw jednej z osobowych powyżej 75 roku życia. Wprowadzono możliwość przyznawania lokali zamiennych w związku z koniecznością opóźnienia budynku należącego do Skarbu Państwa. Odbywa się to na podstawie stosunku porozumienia z wojewodą małopolskiej. Zmniejszono ogromne powierzchnię lokalu uprawniającą do nabycia
osoba poprosi odwiedzenia służby prawnej, przeszła się na prawo znajduje się w strefie i ze wskazami innego lokalu. Włączono również pomoc mieszkaniowej osoby, które na podstawie złożonego oświadczenia władzy zrezygnowały z udzielenia pomocy mieszkaniowej oraz wprowadzono przepis przejściowy umożliwiający realizację wniosków złożonych w trybie szczególnym, które zostały na mocy prezydenta miasta Krakowa pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rady Miasta Krakowa przy sprawdzeniu kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i miejskich dowodów zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi. Część rzeczy jest zapisana na uchwale, właśnie wziąć tą
sytuację, powiedzmy, awaryjną czy ekstremalną, typu tam awarię czy jakieś katastrofy budowlane. Tym niemniej wiemy, i sam jakby tutaj z grupą Państwa radnych z różnych środowisk przymierzamy się do tego, aby taki zapis dotyczący osobnej grupy osób, które należałoby w jakiś sposób uszanować tą uchwałę i stworzyć osobny typ, na nim wprowadzić. Będzie to prawdopodobnie przedmiotem poprawki, którą koledzy złożyli. To tyle, jeśli chodzi o uwagi merytoryczne. Czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie? Pana Wiziewa, bardzo proszę. Szanowni Państwo, po pierwsze Komisja Rodziny i Polityki Społecznej nie opiniowała, była prezentacja na komisji. Wniosek był taki, że po odbyciu debaty na sesji, a także po wnioskach klubu wydamy tę opinię. Oczywiście odbędzie się to na ja parę takich uwag, być może nie doczytałem wszystkiego. Jeżeli chodzi o paragraf 8, punkt 1, uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w pierwszej kolejności są osoby zamieszkujące lokale, gdy uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych, w szczególności klęski żywiołowej, katastrofy pożaru, uniemożliwiającym dla mieszkania i tak dalej. Proszę Państwa, mieszkanie socjalne można przydzielać do lat 5. Oczywiście mieszkania, które da się wyremontować, jest to zasadne, ale jeżeli są przypadki, gdzie jest to niemożliwe, a rodzina, osoba ma przydział mieszkania, dotąd się to nazywa komunalne, no nie może mieć gorszego standardu. I tu należałoby ten zapis rozdzielić. Nie doczytałem się w dalszym zapisie tej uchwały, że jest taka możliwość, kiedy całkowicie zostanie mieszkanie zniszczone, a ten przydział jest. Więc tutaj jeszcze jest taka sprawa, w przypadku określonym ustęp 1, punkt 3 o wykwaterowaniu budynku lub lokalu podejmuje prezydent. Nie wiem, czy nie dobrze byłoby zapisać, żeby była opinia Komisji Mieszkalnictwa i Rodziny, ale to już do uznania. Proszę Państwa, tak. W paragrafie 14 jest uprawnienie do ubiegania się o najem lokali z wspomnianych potrzeb mieszkaniowych są najemcy lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Ja nie wiem, czy nie rozdzielić sprawę tych mieszkańców, którzy mieszkają w zasobach spółdzielczych i komunalnych. Tak do zastanowienia. Bo są mieszkańcami Krakowa, prawda? No i Jarosława mówi, żeby te potrzeby zaspokajać wiele możliwości. No i tu o czym Pan Przewodniczący zasygnalizował. Wynajem lokali w trybie szczególnym. Jak wiemy, ta uchwała o trybie tak zwanym prezydenckim została zakwestionowana. Są osoby, ja powiem szerzej, oczywiście mówię tu o osobach, rodzinach, które żyją na skrajnej biedzie i w warunkach lokalowych urągających osobowości. No są to ludzie, którzy są zasłużeni. Nie wiem, może słowo zasłużeni bym tu raczej zostawił na dalsze zdanie, bo tu by trzeba było kogoś, panie radny, ja rzadko mówię. A po 10 sekundach mówię pan. Mogę
Dziękuję bardzo. Przepraszam, panie radny, ja nie pana nie będę dyscyplinował, bo pan ładnie mówi. Proszę państwa, są to ludzie, którzy w czasach odzyskiwania niepodległości, tylko Solidarności, ale i innych organizacji poświęcali swoje rodziny siebie. Oni nie przyjdą. Oni nie uzyskają punktacji, bo w wielu przypadkach po prostu ta punktacja, aczkolwiek jest też może do poprawienia, ale nie aż tak. I tu będę prosił wszystkie kluby o zredagowanie takiej poprawki, która byłaby prawnie możliwa. To nie może być 5-10 mieszkań rocznie, może 2. Ale tych ludzi mamy w Krakowie, my też podatki płacą. I oni, im trzeba pomóc. A te wszystkie uchwały, jak mi się wcześniej powiedziało, mają za zadanie pomóc zaspokoić potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Krakowa. Jeszcze jedna sprawa dość drażliwa. Pewnie koleżanki się troszkę oburzą. W paragrafie 33 jest pojęcie, no co by nie powiedzieć, mieszkania służbowego dla nauczycieli. Ponowne zawarcie umowy na jedno roku na terenie pracy oświatowej stanowiących własność gminy. Do przedłużenia umowy na jedno na terenie pracy oświatowej stanowiących własność gminy są uprawnieni wyłącznie pracownicy oświaty na terenie placówce oświatowej prowadzonej przez gminę. Proszę, jeżeli takie potrzeby są, trzeba umieścić na liście, a może nawet dodać tych punktów, a zwolnić szkoły z mieszkań zajmowanych, bo to nie zawsze dobrze służy i prowadzeniu szkoły i tak dalej. A my to jest właśnie chyba przepisane. Proszę Państwa, i to mam tu jeszcze parę zmian, ale tak na duży dziękuję, bardzo przepraszam za przedłużenie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam w byciu pierwszego czytania. Pani Prezes, a jeszcze Państwo. Tak, bardzo proszę. Czy Pani Prezes został ustalony termin składania poprawek? Pani Prezes, czy został ustalony termin składania poprawek? Trzeci, piąty. Dobrze, okej. To ja będę za nim. Bardzo proszę, Pan Dyrektor. Proszę. Nie. Szanowny Panie Przewodniczący, Przewodniczący Państwo, nazywam się Pan Butusik, kieruję Radę Pomocy Mieszkaniowej. Chciałbym w bardzo krótki sposób odnieść się do, po pierwsze, do wątpliwości Pana Przewodniczącego w kwestii rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do pomocy mieszkaniowej. Powiem tak, jako osoba, która bezpośrednio współpracuje z tymi ludźmi, którzy starają się o pomoc mieszkaniową, bardzo często mam sytuację, że przychodzi do mnie osoba, która nie otrzymuje przyletniego do powiedzenia najmu przez prywatnego właściciela z kamienicy, którą przejął, ale otrzymuje z bardzo prozaicznego powodu. Otrzymuje dlatego, że nie płaci bardzo wysokiego czynszu. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli chcemy pomagać tym osobom, które są w jakimś stopniu pokrzywdzone przez zmianę ustroju, czyli przez zmianę stosunków właścicielskich, powinniśmy także tym osobom próbować pomóc. Druga rzecz, jeżeli chodzi o program pomocy lokatorom, powiem tak, do tej pory ten system pomocy dla osób z 3-letnim wypowiedzeniem był skuteczny. Osoby, które wynajmują lokal z tego miasta, były sprawdzane nie tylko, jakie mają maksymalne dochody, bo taki mamy obowiązek, ale też sprawdzaliśmy, czy są w stanie utrzymać to mieszkanie, które zaoferowali, na tych zasadach, które wykonali przetarg. Czyli tak naprawdę czy tą stawkę czynszu, którą zaoferowali, będą w stanie płacić. Ten system gwarantuje, że osoby, które ewentualnie wynajmą mieszkanie w centrum miasta, będą w stanie je utrzymać. To oznacza z kolei, że substancja mieszkaniowa w centrum nie ulegnie pogorszeniu, a miasto będzie uzyskiwało konkretne dowody z tego tytułu. Idąc dalej, jeżeli chodzi o uwagi Pana Przewodniczącego Dziędzy, jeżeli chodzi o kwestię związaną z lokalami przyznanymi z tytułu pożaru, tak, z sądy budowlanych, jakimiś innymi, to trzeba zwrócić uwagę na jedno.
trybie jest przyznawane bardzo szybko. Wiadomo jest, jakie zdarzenie losowe jest to, że trzeba szybko zareagować. Lokal socjalny jest jednocześnie tanim utrzymaniem. Ten lokal ma za zadanie pomóc tej osobie, żeby ona mogła sobie odbudować to zniszczone mieszkanie. Więc tak naprawdę przyznanie lokalu do normalnym przyszłomu powodowało, że miały mniejsze środki na wyremontowanie własnego mieszkania. Jeżeli ta osoba nie będzie mogła wrócić do poprzedniego miejsca zamieszkania, to takie sytuacje też są, to jest jasne. Po pierwsze, wtedy prawdopodobnie nadzór budowlany wyda decyzję o tym, że trzeba opróżnić dany lokal, co powoduje ustawowy, gminny obowiązek przyznania lokalu zamiennego. Po drugie, jeżeli takiej decyzji nie będzie, ja mam prawo po 3 latach przedłużać już nieskończoność ten lokal socjalny. Więc ta osoba będzie miała prawo zostać ze sobą gminy. Jeżeli tylko taka sytuacja faktyczna zaistnieje. Idąc dalej, jeżeli chodzi o uwagi pana przewodniczącego. Jeżeli chodzi o warunki niemieszkania, tak naprawdę my nie różnicujemy osób, które starają się z tego tytułu. Jedynym wymogiem, który stawiamy, to jest przydział, tak zwany przydział administracyjny, czyli w formie decyzji administracyjnej z dawnych czasów. Jeżeli dana osoba ma decyzję administracyjną, czy mieszka w prywatnym zasobie spółdzielczym, czy gminnym, nie ma problemu, żeby się złożyła wniosek z warunkami mieszkania. Ona ma prawo wtedy się starać, tylko pod jednym warunkiem, że te warunki, w których mieszka, po prostu są kazysowe. I tutaj tak naprawdę podział na spółdzielcze gminne, podział jest sztuczny, bo my przyjmiemy wnioski z każdego ze sobą. Następne, jeżeli chodzi o tryb szczególny. Chciałbym przypomnieć Państwu radnym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego potwierdzony, zresztą później wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd Administracyjny jasno stwierdził, gmina ma udzielać pomocy mieszkaniowej, ale nie w stosunku do osób, które uzna, że trzeba. Te osoby muszą spełnić pewne kryteria. Po pierwsze, kryterium nie zaspokojone potrzeb mieszkaniowych, po drugie, kryterium bliskich dochodów. A więc uznaniowość, która była dotychczas kwintesencją trybu szczególnego, nie może być miejsca. Więc tak naprawdę, żeby móc komuś udzielić pomocy mieszkaniowej, trzeba sprawdzić, czy nie ma innego mieszkania i czy jego dochody są niskie. I te zasady muszą być zawsze w przepisach uchwały w sprawie zasad wynajmowania, bo inaczej ten przepis sąd administracyjny po prostu uchyli. Jeżeli chodzi o kwestie mieszkań służbowych, tak zwanych mieszkań w placówkach oświatowych, to powiem tak, zgodnie z obecnie obowiązującym wieloletnim programem gospodarowania, już od naprawdę szeregu lat co roku stworzona jest lista osób, która jest wypatrywana z placówek oświatowych. To jest już kilkadziesiąt osób, które zostało wypatrywane. Dzieje się to na wniosek dyrektora danej placówki, który stwierdza, czy on potrzebuje to mieszkanie. Bo nie jest zawsze tak. Chociażby nie wiem, szkoły w odległych rejonach Krakowa, granice, Ruszcza, gdzie one nie potrzebują dodatkowych mieszkań. Tam jest mało dzieci. Nie wiem, akurat nie jest na działkę, czy będą zbudowane czy nie. Ale tam tych pomieszkań dodatkowych na szkołach nie potrzebuje. Inaczej jest, nie wiem, Karpika. Inaczej jest w centrum Krakowa, gdzie te szkoły potrzebują tych pomieszkań. Stamtąd te osoby wypatrujemy. I te przepisy o przedłużaniu umów są potrzebne właśnie na szkół, gdzie te pomieszczenia dodatkowe nie są potrzebne. A tam są nauczyciele, którzy mieszkają i mają te umowy czasowe i przedłużone umowy. Tyle. Dziękuję panu. Przepraszam za pomyłkę. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę w imieniu prezydenta. Było określone. Proszę państwa, stwierdzam, już odbyliśmy, rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Zgodnie z wspólnymi ustaleniami pani prezydent przedstawiciel mam prośbę o stołu, określam ten wprowadzenie autopoprawek na 3 października. Ostateczny termin składania poprawek 5 października, godzina 15. Jednocześnie wracam do poprzedniej uchwały, czyli dotyczącej przyjęcia wielkiego programu składania mieszkaniowego zasobów gminy. I też określam termin wprowadzenia autopoprawek na 3 października, godzina 15, ostateczny termin składania poprawek 5 października.